Witam serdecznie. Zapraszam na zawody spławikowe u mnie na zakończenie w Kole. Jest połowa listopada. No i zobaczymy. Na sam się dwie metody, bolońska i nabata. Zanęcę sobie dwa miejsca, taki jest mój plan. Co do towaru, mam 1/3 Wonder Blacka, resztę gliny z ziemią. Już sobie zrobiłem to mieszankę dzień wcześniej. Dosypuję kastera, mam końcówkę. Mrożoną pinkę, nastawiam się dzisiaj na mniejsze ryby. Mrożona pinka, duże robactwa. Mrożony jokers. Rozproszony, dlatego tak to wygląda. Mamy fajną kleistość. Tutaj nie jest dość głęboko, do 1,5 metra. Więc tylko może leciutko domoczę sobie. Zrobię takie dwie struktury. Co dalej? Pokażę tutaj co na tatce. Kukurydza czosnkowa, biała pinka, ochotka haczykowa i rubinowe robaki. Wrzucam już tutaj kukurydzę. Troszkę zostawię sobie na haczyk, w razie czego, chociaż nie nastawiam. Będę jej dużo używał. Tak jak mówiłem, nęcę sobie dwa miejsca. Pod bolonkę i pod batę. Niedużo, po 3 kule. Tu i tu. Zobaczę, która metoda mi się w pierwszej fazie sprawdzi lepiej. Bat 7, bolonka 6 metrów. Spławik leciutki 2 gramy założyłem. Mam jeszcze około 20 minut do rozpoczęcia zawodów. Później zostawię sobie już tak na 2 razy to nęcanie. To miejsce, które już biorę. Albo bolonka, albo bata. Chcę przytrzymać ryby. No a za nętę mam tutaj Wonder Blacka, moja ulubiona w tym sezonie. Bolonkę mam rozłożoną, podnęcę sobie. Podnęcę. Chcę wygruntować, dociążyć leciutko. Więc wygruntuję bolonkę. Zakładam przypony. Dzisiaj przypony cieniutkie. 009. Bardzo malutkich haczykach 0,20 banana. Zakładamy sobie gruntomierz i jedziemy z tematem. No, zaraz zobacz. Tu blisko gdzieś tak, ale to trochę dalej rzucam, gdzieś na 20 metrów. To tak jak pan mówi, będzie głębiej. Jeszcze? Zaraz. Aż tak to nie wierzę, ale sprawdzę, no. Też mi się nie wydaje. No już, teraz już mam zbyt 50 chyba. Nie, już styka. Troszkę za duży nawet. Lepiej, żeby był przychylony. Ja lubię takie równo z dnem. Spróbuję na początku. Ja na małe ryby się nastawiam to. Może. Dobra, wygruntowana, zamęcimy sobie te 3 kule. Może dalej. O, fuck. Dobra, zaczęliśmy.
odławiać małe płoteczki. Na bata będziemy robić to szybciej w porównaniu do bolonki, więc dlatego szybko dokonałem zmiany. No i zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Jest płoteczka. Zmieniłem przynętę na ochotkę haczkową, spinek. Dobra. Więc trochę tej ochotki. Zrobię takie leciutkie dwie kuleczki, żeby się rozpadały tam. Nie? Jest kolejna. No i takich się będziemy łapać. Jest następna płoteczka. Dobra, strzelimy sobie trochę pinki. Dwa wałeczki. Większość tu jest ochotki w tych wałkach. Cicho się zrobiło, więc podstrzelimy trochę robactwa. Ty. Sobie nie za wygodnie? Znowu strzelamy. Cisza straszna. Jak na razie po pierwszej godzinie najgorszej wyciszyło się totalnie. Dobra, zanęcie się trochę z tą ochotką. Dzięki. Dwie kule i jedziemy z tym, aby jeszcze kilka płoteczek i źle nie będzie, myślę. Dwie kule. Z tego, co tutaj mówią, to tylko kilka osób parę płoteczek zapało i chyba jedna osoba łapie je w miarę regularnie, więc jakoś tam sobie radzimy. No, cały czas liczę na podium, ale musiałbym jeszcze trochę podłapać tych przynajmniej płoteczek parę. Kontynuujemy strzelanie. Taśma kula taka trochę przemocona. Nic, od godziny. Nie łapiemy. Mam 10 płotek, dwie takie. To, nie wiem, 12-13 centów, a reszta jak pół palca. Ale myślę, że gdzieś w piątce jestem. Z tego co tu.
słychać, jak tam rozmawiają obok wędkarze. Przerzucę sobie i do węceł. O Jezu. Co, już nic nie zrobimy. Godzinę do końca, już z godziny ryby nie miałem. Wszystkie obrowałem, zmniejszać, zwiększać grunt. Jeszcze mniejszy haczyk. Trochę inny haczyk. Na ochotkę, na pinkę, na białego. Nawet na małą kukurydzę. Z robakiem. Nic. Zczeram na koniec te zdechłe. Rozmrożone robaki. Ale już nic się nie dzieje. Cisza totalna. Od godziny 10, 9 zrzeźć zawody, trochę na pan pierwszą godzinę. I cisza. To będzie ważenie. Może i za dużo tego wrzucam, jak na te warunki, co mamy i pro roku, no ale na to postawiłem i już będę konsekwentny. Trzeba coś próbować. No, jak już zacząłem w miarę grubiej, jak na tą porę podnęcać, no to już muszę to kontynuować. Mógłbym jeszcze jakieś miejsca innego poszukać za tymi płoteczkami czy wzdręgami, no ale już z czasu braknie. Dobra, koniec zawodów. Tutaj ważyli z wiaderkiem. Nie wiem, może przed coś gram, ale wiaderko prawie pół kilo. Czyli 300-400 gram miałem. Słuchaj, ale tak, nic nie wychodzi. Tego chodzi, jakoś tego czasu.